Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak robię moją wegetariańską lasagne. Będzie nam potrzebne dwie, może trzy papryki. Jedna duża lub trzy małe cukinie. Półtora albo dwie cebulki. Dwa ząbki czosnku. Więc kroimy cebulę na takie większe cząstki. Następnie cukinię. Można użyć też pieczarek, jednak my wolimy bez. To prawda. Ten papryczka. I jak ją kroimy? Takie większe cząstki. No mogę pokazać? Ja nie używam zielonej papryki, bo czasami jest ona gorzka. Przez to, że dokładnie nie wiadomo kiedy jest dojrzała. Co? Nic. Okej. Solimy. Pieprzymy. Troszkę tymianku. Ja preferuję świeży tymianek jednak. Obecnie nie mamy. I ocet balsamiczny. Skropić troszkę. Oliwa z oliwek. I oliwa z oliwek. Rozgrzewamy sobie patelnię. I mieszamy nasze warzywka. I ścieramy czosnek lub można go drobniutko posiekać, jak ktoś woli. Ja wolę go zetrzeć. A dlaczego? Bo jest szybciej. Myślałam, że daj więcej aromatu, czy coś w tym stylu. Mieszamy i wrzucamy na rozgrzaną patelnię.
Patyczka są lekko podsmażone już. Ja mam taką patelnię, którą można wsadzić sobie do pieca, także je włożę na około 10 minut, około 180-200 stopni. A teraz zrobimy sos serowy. Czyli beszamel. Serem. Serem. I co my tu mamy? Dwie łyżki masła. Roztopione, ale nie musi być, tak? Dwie łyżki mąki. I robimy zasmażkę. Zasłaniasz mi tą łyżką. I około pół litra mleka. Dodajemy stopniowo, tak? Czy tylko naraz? Stopniowo. Cały czas mieszając. Na wolnym ogniu. Jak widać, nasz sos zgęstniał. Dałem jednak trochę mniej mleka. A ile go dałeś? 350-400 ml. Okej. I jest to do naszego sosu. Dodajemy około dwóch garstek. Garści. Garści tartego sera żółtego. Okej. Dobrze jest pomieszać na przykład z parmezanem. Cały czas mieszamy. Trochę soli. Trochę pieprzu. Pychota. Sorry. Ser nie musi się do końca rozpuścić. Jednak jest lepiej, jeżeli nasz sos jest gładki. Bo i tak się będzie zapiekał na lasagne. Nasze warzywka już mają dosyć. Zaparowany kamera. Sos ściągam z palnika. Co teraz będziesz robić? Do sosu, do warzyw damy pomidory w puszce. Możesz je pokazać? To są w kawałkach czy w całości? Mam nadzieję, że w kawałkach. Dodajemy je do warzyw, tak? Jedną puszkę. Okej, okay. A ile w tej puszce jest? 350, 400, 400. 400 gram, okej. Okay. Wystarczy wszystko razem połączyć. Co tak fajnie profesjonalnie robisz. I można zamieszać jeszcze. Ja. Warzywka sobie przerzuciłem z powrotem do mojej miski i zaczynam porcjować lasagne. Ja zaczynam od warzyw. Dlaczego? Wygodniej mi się wyjmuje potem. Jeżeli jest to większy pojemnik. No pojemnik. Pojemnik. No. Większe czasami naczynie. Większe naczynie. Czasami makaron przywiera podczas pieczenia. Jeżeli są to warzywa lub mięso, jak w mięsnej lasagne,
się nie zdarzy. I przekładam surowym makaronem. Łamię sobie te końcówki, żeby mi się ładnie tu zmieściło wszystko. I układasz surowy makaron, tak? Tak, surowy makaron i będziemy piec nasze lasagne około 20 minut, 15. A można też ugotowany makaron dać? Oczywiście, można dać ugotowany makaron, można go namoczyć w wodzie, tylko trzeba z oliwą. Ale w jakiej wodzie go namoczyć? W gorącej? W zimnej wodzie, tylko trzeba uważać, żeby się nie skleił. Zamieszać czasami. A ugotować na miękko, czy tak na pół twardo? Proponuję na al dente. Al dente, tak. I następny listek. Uwielbiam twoją lasagne, kochanie. Warzywną, pyszna. Te resztki makaronu możemy sobie tutaj poupychać. Dociskamy wszystko ładnie. Nie wiem. I ile będziemy zapiekać? 15-20 minut. O, to super. I na resztę, na górę wylewamy nasz sos serowy. A sos serowy to jest to samo co beszamel? Nie? Nie. Beszamel jest bez sera, tak? Tak. Okej. Ja sobie jeszcze posypię ładnie tą pietruszką posiekaną. I odrobinka tego sera. Jestem już głodna. Odrobinka. Staramy się, aby makaron był dokładnie przykryty. Sosem, tak? Tak. I wkładamy do rozgrzanego pieca na 15-20 minut. Na ile stopni? 180. Okej. Okay. I na, my mamy na termoobieg, tak? Tak. Okej. Okay. Minęło 20 minut. Lasagne są już gotowe. Pokaż. Pochodka. Jest jedna. Więc tak wyszły nam takie dwie... Trzy w sumie wyszły. Trzy, ale dwie takie większe, takie adult. Adult portions. No może ty to powiedz. A trzecia jest dla naszych... Córeczek, taka z tych pozostałości właściwie zrobiona. A dla nich to będzie naprawdę wystarczająco. Zabry. Nawet za dużo właśnie. Polecam z pieczywem czosnkowym jednak. Dziś nie mamy masła, bo nie kupiliśmy. Skończyliś. Tak. Smacznego. Mamy nadzieję, że wam się spodoba ten przepis, bo my uwielbiamy lasagne, bynajmniej ja, warzywną, którą przyrządza dla mnie mój kochany mąż. Jest cudowna. Uwielbiamy smak octu balsamicznego, chociaż zapachu nie bardzo. No i mamy nadzieję, że skorzystacie z tego przepisu i będzie wam smakowało i do zobaczenia następnym razem. Pa!